Trudne spotkanie ze Słomniczanką. Takiego się spodziewałyście? No spodziewałyśmy się trudnego meczu, bo jak wiemy, drużyna ze Słomnik jest drużyną, która no, nie odpuszcza. Jest drużyną, która na pewno walczy do samego końca i takie dzisiaj też było to spotkanie. Ale ja jestem dumna z drużyny, jestem dumna z tego, do tego spotkania podeszłyśmy. Mimo tych kilku zwycięstw, mimo pierwszego miejsca dałyśmy z siebie wszystko i zagrałyśmy to spotkanie i wygrałyśmy to spotkanie i to jest najważniejsze. No ja właśnie, jak się kapitanuje liderowi Ekstraligi w grupie południowej? No na pewno jest to dla mnie duże wyzwanie, bo chcę, żeby drużyna była ze mnie zadowolona jako kapitana. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, ale daję z siebie wszystko i w każdym meczu staram się jeszcze dopingować, dawać z siebie tyle, ile tylko mogę, żeby dodawać im motywacji w to, że każdy mecz jesteśmy w stanie wygrać. I tak trzymać. Dokładnie. Dla ciebie, Wiktoria, tak naprawdę ubiegły sezon zakończył się dzisiaj. Otrzymałaś brązowy medal. Zgadza się. Bardzo mile podziękowała mi drużyna, w której grywałam w zeszłym sezonie. Dała mi medal, bo nie mogłam niestety jechać z nimi na Final Four i wspomóc je. A jak to było grać przeciwko dawnym koleżankom dziś na parkiecie? Bardzo ciężko, strasznie nerwowo i oczywiście chciało się jak w każdym meczu wygrać i pokazać, że się dużo potrafi. Typowy mecz dla zespołu ze Słomnik. Niewiele strzelają, ale tracą też niewiele. Tak, bo starają się skupiać na defensywie, co bardzo dobrze im wychodzi, ale w ofensywie też sobie nieźle radzą. Ale niestety nie mają szczęścia, żeby trafić tą bramkę. Za rozmowę. Dziękuję. Aniu, gdyby nie twoja solóweczka przy golu na 1-0, to pewnie jeszcze długo byśmy truchleli o wynik. No udało mi się strzelić tą pierwszą bramkę i myślę, że to napędziło nas wszystkie. Było piekielnie ciężko. No ciężko, ale jakoś dałyśmy radę. No był i drugi gol. No tak, udało mi się strzelić dwie bramki w tym spotkaniu, ale myślę, że najważniejsze jest zwycięstwo całej drużyny. Nie da się ukryć, ofensywa to twój żywioł. No, można tak powiedzieć. Jakoś mi tam idzie. No, a ile tych bramek jak dotąd w sezonie w sumie? Szczerze? To nie wiem, ale myślę, że z 5. 5-4 jakoś tak. Dowieziecie lidera do końca zasadniczej części sezonu? Taki mamy cel. Myślę, że możemy być spokojni na to, jak będziemy tak grały jak do tej pory. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Tymczasowy, samodzielny debiut w Ekstralidze i proszę, od razu 3 punkty. Fakt, bo pierwszy mój mecz i... Tak szczerze mówiąc, to zdecydowanie ja się lepiej czuję zespół przy trenerze Jani, no ale dzisiaj zostałem jakby na placu boju sam i cieszy te 3 punkty, bo mecz, jak było widać, nie był łatwy. Nie uwierzę, że nie było obaw o przerwanie serii. Zawsze jest, tym bardziej, że zespół ze Słomników przegrał z nami ostatnio tak naprawdę po raz pierwszy, więc przyjechały tutaj żeby jakiś punkt zdobyć i, no i długo im się to udawało i mieliśmy duże problemy, żeby strzelić pierwszą bramkę. No właśnie, a potem już ruszyło. Znacznie ciekawsze spotkanie w drugiej części, prawda? Zdecydowanie tak, bo jednak już jak strzeliśmy pierwszą bramkę, to zespół przeciwnika no, musiał dążyć do zdobycia choćby tej jednej i wyszedł trochę wyżej, co ta gra dzięki temu się, że tak powiem, rozluźniła i było więcej sytuacji takich 2-1, 2-2, czy to zarówno na połowie przeciwnika, czy naszej. Także zdecydowanie druga połowa lepsza w wykonaniu obu zespołów. Pozostaje tylko życzyć rekordzistkom, szkoleniowcom kontynuowania zwycięskiego serialu. Będziemy robić wszystko, żeby tak było. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.